Witam wszystkich, siemaneczko, z tej strony Xoxa, przed wami kolejny odcinek ze Star Stables, środowej aktualizacji, która dzisiaj jest, powiem wam, mocno średnia, ponieważ wrócił kolejny wyścig koni Orvikus od Guillerma Gadei. No więc wiecie, nawet nie chce mi się tego czytać, tak szczerze, w przyszłym tygodniu najbardziej kolorowe święto, czyli tęcza, powraca, a my jesteśmy na bazarze, nie bez powodu, ponieważ jest przydana na inne konie i mam Star Coinsy i mogę wydać, i mogę kupić kolejnego konia. A są przecenione Halflingery oraz American Pint, zapomniałam jak to się nazywa, jak ten koń. W ogóle myślę, że bardziej jestem skłonna kupić jednak American Pint, a ponieważ... No nie wiem, jakoś tak te maści, no one są śliczne, tylko nie mam tego i chyba tego, ale nie jestem teraz pewna, a jestem... Nie, chyba mam tego jednak. Kurczę, ale pewna to, wiecie, nie dam sobie ręki uciąć, jak to się mawia. Myślałam nad tym, ale czy on jest warty mojej uwagi? A może jednak ten? W ogóle ten też jest przecudowny. Myślę, że jednak ten. Także tylko żeby nie było, że poziom mam za mały. Poziom 7, uwaga, mam poziom 7 na szczęście, bo już miałam ostatnio tak z Shire'em, więc zostawimy mu chyba taką grzywę. Jakoś ta grzywa to praktycznie zawsze ją zostawiam, jakoś przemawia do mnie. Tu jest coś z ogonem. Aha, a tutaj? A, bo to jest taka? Na jedną. To jest taka, też na jedną, ale taka chyba bardziej taka... Tak, taka jakby rozkleciona z warkocza. Dobra, zostawmy, bo tam niech będzie. Potrzebujemy i imienia i może się w sumie nazywać Fancy, bo on jest super fancy. Jest super świętnym konikiem. Tak jest. No i cześć. W ogóle jejku, nadal nie mam żadnego sprzętu kupionego. Może dzisiaj się uda coś kupić. Myślę nad kupieniem... Po prostu nad pojechaniem do Jorvik City Plaza, bo w globalnym w ogóle nic nie mogę znaleźć. Dobra, lecimy potem tego konia. Mamy go! Hejołka, hejeczka, cześć piękny. Mam nadzieję, że nie mam tego na tym drugim koncie. Ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tam mam te dwa, o których mówiłam. No, piękny jest. Ajaj, dobra, muszę sobie konia ustawić, żebyś tutaj tak nie stał. Biedny na środku. No i okej, no i myślę, że trzeba jednak jakieś zakupy zrobić. Także trochę poszukam, może w globalnym, może tam w Jorvik City Plaza. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Okej, czytam tak teraz jeszcze raz tą aktualizację i widzę, że ten wyścig nawet nie jest dla konia tej rasy. No to po co żeście dali przecenę na tego konia, skoro on nie jest... No, do SSO, dobra, także ja te zakupy może sobie zrobię kiedyś indziej po prostu, a teraz, żeby tą aktualizację pokazać, to... Lecę na drugie konto, gdzie mam kwartera po prostu. Okej, jesteśmy już tutaj na kwarterku i lecimy na Rancho Starszeń, bo tam oto się odbywa ten wyścig. Powiem wam, że nawet nie pamiętałam, że mam tyle kwarterów. Myślałam, że mam dwa, ewentualnie trzy, a okazało się, że mam pięć. Tym jednego z aktualizacji z aplikacji i dwa wytrenowane, więc no szok, aż jestem z siebie dumna. Ale bardzo mi się podobały. Bardzo mi się podobały właśnie, jak one weszły, także no w sumie nie dziwię. Dobra, heja! Jestem Guillermo Gadei, on zawsze mówi to samo, więc słuchajcie, nie czytam tego. I w ogóle przecież on niedawno był na Ranczu Starszeń, czy coś mi się po prostu pomajdało, bo nie wiem. No ale nieważne, 500 PD, piechotą nie chodzi. No i okej, wow, co my tak napierdzielamy? Aż się zdziwiłam, chociaż... Pewnie dlatego, że jest to stajenna teraz i po prostu mamy super, wiecie, no super minkę, tak jakby, której w sumie nigdy nie mam. Dobra, także no spoko ten wyścig ogólnie, ale powiem wam, że kiedyś te wyścigi, te konie Jorviki były tak rzadko i się na to czekało naprawdę i to było coś wow. A teraz to mam wrażenie, że jak nie mają co dodać, albo nie wiem, jak pracują nad jakąś ważną aktualizację, to sobie myślę, wiecie co, dobra, dajcie tutaj jakiś wyścig, konie Jorviku idealnie, nie było już tydzień, no dobra, nie było już dwa tygodnie, wiecie, no, trzeba coś dać, tak? No i dają sobie konie Jorviku te wyścigi, także no to jest takie, no spoko, bo można sobie tam nabić ten poziom, a z drugiej strony takie mech trochę. Jeju, ale zakręcony ten wyścig. Dobra, tu chyba powinien być zaraz koniec, co? Bo wszystko się potykam. No dobra.
Okej, jeszcze się tak zastanawiam w ogóle, czy coś tu jeszcze było o koniec tej aktualizacji. I widzę, że wróciły te fryzy, coś tam w Murland, dobra. To ja sobie pojadę jeszcze raz ten wyścig, żeby po prostu wbić koniec poziom, a my już się tam zobaczymy w Murland. Okej, jesteśmy. Aha, to są te. To są te konie smoki, ja tego nawet mam. Okej, jak on będzie. On okej, on nawet. Boju, nawet nie pamiętam, że go mam. A ten? Ej, a teraz ten mi się. Teraz bym wybrała zdecydowanie tego, bardziej mi się podoba. Nie wiem, co wtedy mną kierowało. O, a to są te płaszczki, co są do nich dołączone. Ale powiem wam, że 400 sterkońców to prawie za to konia macie w grze, więc no tak średnio. Dobra, ale na dzisiaj to będzie tyle, także ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.